Półwysep Helski, piaszczysta kosa utworzona przez prąd morski płynący na wschód wzdłuż polskiego brzegu. Zamek w Mosznej, czyli polski Hogwart. Roztoczański Park Narodowy i Zwierzyniec. Kolorowe jeziorka, cztery stawy u podnóża Wielkiej Kopy w Rudawach Janowickich. Park Murzakowski, jest to największy park w stylu angielskim na terenie Polski. Ostrów Lednicki, prawdopodobnie miejsce chrztu Polski. Za czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego był jednym z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych Polski. Wąwóz Wilczki, Międzygórze. Zamek Książna Pogórzu Wałbrzyskim jest trzecim co do wielkości zamkiem w Polsce. Łącznie ma około 11 tysięcy metrów kwadratowych. Kopalnia Soli Kamiennej w Wieliczce. Puszcza Białowieska. Zachowały się tam jedne z ostatnich większych fragmentów lasu pierwotnego nizin europejskich. Rogaliński Park Krajobrazowy, największe w Europie skupisko wielowiekowych dębów szypułkowych rosnących w Dolinie Warty. Góra Gosań, najwyższy klif w Polsce. Najwyższe wzniesienie klifowe sięga blisko 100 metrów nad poziomem morza. Dawna kopalnia Babina. Góra Świętej Anny, około 25 milionów lat temu był to wulkan. Słowiński Park Narodowy, ruchome wydmy. Zamość Stare Miasto. Dąb Bartek, jeden z najstarszych w Polsce dębów, w okresie międzywojennym wiek dębu oceniano nawet na 1200 lat, jednak z innych badań wywnioskowano wiek na 685 lat. Sosna na Szczudłach. Zamek w Malborku, największy gotycki zespół zamkowy na świecie. Plaża w Rowach, jedna z najpiękniejszych plaż w kraju. Ruiny kościoła w Trzesaczu, z powodu podmywania gruntu, na którym został zbudowany, stopniowo ulegał niszczeniu. Pierwotnie kościół znajdował się 2 km od brzegu morza. Groty Mechowskie, niespotykane w Polsce na szeroką skalę, jaskinie w Piaskowcu. Szumy nad Tanwią. Bory Tucholskie, największy polski rezerwat biosfery. Jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Zajmuje około 3000 km2. Wodospad Kamieńczyka, najwyższy wodospad w polskich Sudetach. Zamek Czocha, zamek graniczny położony w miejscowości Sucha. Park Narodowy Gór Stołowych, około 100 milionów lat temu, teren dzisiejszych gór stanowił fragment Wielkiego Morza. Twierdza Kłodzko, powierzchnia twierdzy wynosi ponad 30 hektarów. Śnieżka, najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów, jak również Czech. Tatrzański Park Narodowy i Morskie Oko. Zapora Solina, największa tama w Polsce i Jezioro Solińskie. Jezioro Jamno, jezioro przybrzeżne na Wybrzeżu Słowińskim. Stawa Młyny. Jezioro Turkusowe na Wyspie Wolin. Krzywy las, znajdziemy tutaj zdeformowane sosny zwyczajne. Drzewa są wygięte pod kątem około 90 stopni. Jezioro Szmaragdowe, sztuczne jezioro położone na osiedlu Szczecina. Zespół zamkowy w Kazimierzu Dolnym. Malinowska Skała, szczyt w głównym grzbiecie pasma Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Jezioro Żywieckie. Zespół pałacowo-parkowy rodziny Zamojskich we wsi Kozłówka. Łagów. Pustynia Błędowska, największy w Polsce obszar lotnych piasków. Wilczy Szaniec, główna kwatera austriackiego malarza. Śniardwy, największe jezioro w Polsce, obejmuje obszar o powierzchni 113,4 km2. Mosty w Stańczykach, dwa najwyższe mosty kolejowe w Polsce. Pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie jest drugą co do wysokości rzeźbą przedstawiającą Jezusa Chrystusa na świecie. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Międzyrzecki rejon umocniony, system umocnień stworzony przez Niemców dla ochrony wschodniej granicy Rzeszy. Jezioro Czarne położone obok Karolewa. Twierdza Modlin jest jedną z największych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce. Pałac Kultury i Nauki, prezent dla Polski od wujka Stalina.
Ścieżka, długa luka. Skit w Odrynkach na Podlasiu, jedyna prawosławna pustelnia w Polsce. Pałac w Wilanowie, barokowy pałac królewski znajdujący się w Warszawie, w dzielnicy Wilanów. Groty na Górzyckie, opuszczona kopalnia piasku, który przeznaczony był do wyrobu szkła. Łazienki Królewskie, zespół pałacowo-ogrodowy w Warszawie założony w XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zamek gotycki w Czersku z około XV wieku. Niebieskie źródła, źródła krasowe o błękitnym zabarwieniu. Średniowieczna warownia w Niedzicy nad Dunajcem. Biskupin, stanowisko archeologiczne. Odkrycie osady było jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach polskiej i europejskiej archeologii. Park Solankowy i Nowrocław, tężnia uzdrowisków. Krzywa wieża w Toruniu, odchylenie wieży od pionu to 1,46 metra. Jezioro Gopło, największe jezioro województwa kujawsko-pomorskiego i regionu Kujaw. Ruiny Zamku Krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim. Zamek Królewski w Warszawie, pierwotnie rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I Rzeczypospolitej, króla i sejmu. Zamek Gulubski, ma ponad 800 lat. Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Góry Świętokrzyskie są jednym z najstarszych łańcuchów górskich w Europie. Ruiny Pałacu Szafgotrzów, pałac uległ pożarowi w 1956 roku. Katedra w Opolu. Rezydencja Piastów Śląskich, inspiracją architekta był krakowski Wawel. Muzeum Wsi Opolskiej. Szlak Orlich Gniazd, szlak łączący Kraków z Częstochową, po drodze spotkamy wiele jurajskich zamków i warowni. Jasna Góra, najważniejsze centrum pielgrzymkowe katolików w Polsce. Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach. Dawny kamieniołom Grudek, Jaworzno. Jezioro Hańcza, najgłębsze jezioro Polski, w najgłębszym miejscu ma 105 metrów do dna. Pałac Branickich w stylu późnobarokowym określany mianem w Wersalu Podlasia. Akwedukt na Skierniewce w Arkadii. Ruiny zamku w Besiekierach. Odkrywkowa kopalnia węgla Bełchatów. Zamek Krzyżacki w Nidzicy. Jezioro Mamry, drugie pod względem powierzchni jezioro w Polsce. Podziemia kredowe w Chełmie. Wąwóz korzeniowy Dół, Kazimierz Dolny. Ojcowski Park Narodowy. Zamek Królewski na Wawelu. Ruiny gotyckiego Zamku Kamieniec. Zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie. Muzeum w Auschwitz. Stare Miasto w Krakowie i Bazylika Mariacka. Zamek w Janowcu nad Wisłą. Arboretum Bolestraszyce. Rezerwat Przyrody Przątki. Bieszczadzki Park Narodowy i Góry Bieszczady. Ruiny Zamku Krzysztopór w Ujeździe, była to jedna z największych budowli pałacowych w Europie przed powstaniem Wersalu. Zamek Królewski w Chęcinach. Rezerwat Przyrody Kadzielnia. Meteoryt Morasco, krater powstały w wyniku upadku meteorytu Morasco około 5000 lat temu. Jaskinia Raj, wapienna jaskinia krasowa położona w Chęcinach. Ostrów Tumski, pierwszy chrześcijański kościół, jaki został wybudowany w Polsce. Zamek Cesarski, powstał dla ostatniego cesarza niemieckiego i króla Prus Wilhelma II.